Dzień dobry, dzień dobry. Kiedy pisałem materiał o nienormalnych jajach na stronie facebookowej Kury na Grzędzie Sokalskiej, do głowy mi nie przyszło, że będę mógł zaprezentować zdjęcia takichże anomalii z własnej hodowli. Tymczasem, już na początku nieśności, Halmi zniosła jajko bezżółtkowe, które zdepnąłem. Więc tutaj zdjęcia nie będzie. A to dlatego, że kura jest wyjątkowo... Nie będę mówić, że głupia, bo to pewnie o coś innego chodzi, ale no nie wiem o co. I nie znosi jajek tam, gdzie powinna, czyli w gnieździe, w kurniku zwłaszcza, ale nawet nie wybiera jakiegoś szczególnego miejsca, tylko, mówiąc kolokwialnie, tam, gdzie ją naciśnie, tam składa. Obojętnie, gdzie się w tym czasie znajduje. Tak było przez pierwsze około 3 tygodnie. Teraz trochę częściej jej się zdarza w tym gnieździe. Kiedyś się wkurzyłem, zamknąłem ją siłą. Dopóki nie zniesiesz, nie wyjdziesz. No i to o dziwo pomogło, ale ostatnio znowu, raz w gnieździe, raz poza gniazdem, na dworze, w kurniku, w trawniku, no gdziekolwiek dosłownie. O ile się da jeszcze znaleźć potem takie jajo. Bufetka. Bufetka na początku dawała co drugie jajko dwużółtkowe. Na zdjęciu w miseczce są jajka bufetki, w tym trzy dwużółtkowe. Zdarzyło się około 2 razy, że i były podwójne. To znaczy 2 jajka w ciągu jednego dnia. Ja wtedy pisałem w artykule, że najczęściej tego nie zauważamy, ponieważ takie jajka są ronione. A teraz sobie wyobraźcie, jajko waży przeciętnie 50-60 gramów. Powiedzmy, że do takiej wielkości, może ciut większej, jajochód jest część magiczna, zwłaszcza przystosowana. A weźcie takie 2 jajka, to razem wychodzi jakieś 100 i ponad 100 gramów, więc nacisk, obciążenie jest tak duże, że najczęściej zanim zdążą się nie tyle uformować, bo uformowane one są, ale zanim zdążą nasączyć się skorupą, to po prostu są usuwane z wieczora lub w pierwszej części nocy. Raz mi się udało przyłapać podczas wchodzenia do kurnika. Jedno jajko ocaliłem, drugiego niestety nie. Spóźniłem się i zagapiłem. Chociaż to już było wiadomo, jak pierwsze poszło w dłonie, no to coś jest nie tak. Okazało się, że drugie też było zjedzone ze smakiem, więc na zdjęciu widzimy tylko jedno i jest taka w miejscu spłaszczonym lekko. Błona jest przezroczysta bardziej. Nie wiem, jak to na zdjęciu wygląda, czy ciemniejsze, czy jaśniejsze. Chyba ciemniejsze. Okrągławe miejsce. To jest miejsce stykania się z drugim jajkiem. W tym miejscu skorupa w ogóle nie zaczęła się odkładać, dlatego jest ono wyraźnie odgraniczone. No to mam na dowód na to, niestety mam dowód na to, że pisałem prawdę. Jak na razie tyle. Maruderka, jak to maruderka, zaczęła się nieść o cały miesiąc później, bo maruderzy tak mają, że zawsze w tyle, jak na razie jest ok. I znosi tam, gdzie powinna, i jajka dwa jak na razie były normalne. A skąd ja wiem, która kura jakie? No to są tylko 3 kurki. A jak rozpoznaję kurki, bo jak widać na filmach, moich zdjęciach, one obrączek nie mają. A jajka? Wystarczy zaobserwować, które jakie niesie jajka. Są zawsze takie same różnice w kształcie, barwie czy wielkości. Tak z dnia na dzień, jeżeli już się pojawiają, to są minimalne, najczęściej w barwie. Bufetka nosi jajka bardzo okrągłe. Powiedzmy, że średnio ciemne. Kalmi bardziej jajowate i dużo jaśniejsze. No i maruderka jak
pierwszych dwóch można było wywnioskować również jajowate, ale najciemniejsze z nich wszystkich. A także to się da rozróżnić. Tylko trzeba wpaść na to, które jajko jest od której kury, no to sobie trzeba zaobserwować, która się działa, jakie jajko się pojawiło. A potem zapamiętać. Nie musimy mieć gniazd zatrzaskowych, żeby w małej hodowli móc prowadzić indywidualną kontrolę nieśności. Chociaż no, kto by się w to bawił? Tylko niektórzy dziwacy, prawda? No to cała pierzasta jajczarska ekipa pozdrawia. Nie no, ja sobie jaj nie robię. Same poważne tematy. Da ktoś subskrypcję? Fajnie, byłoby naprawdę super. Może jeszcze jakieś inne anomalie się pojawią i będzie kolejny materiał na następny film? Ja bym wolał nie, ale jak zasubskrybujecie, to kto wie. A jak już dacie łapkę w górę, no to... Przekorność losu lubi płatać figle i będzie o czym opowiadać. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia i zobaczenia.